Siemanko moi drodzy, z tej strony Marcin ZMS i CB zawiercie. Dzisiaj chciałem wam pokazać patent jak podłączyć radio z grupy Waga na stole lub w innym samochodzie, który nie jest wyposażone w linię CAN lub nie jest obsługiwane przez akurat to radio. Jak można w łatwy sposób, nie takimi dużymi kosztami zasymulować taką linię CAN produktami oczywiście z Chin od naszych bestfriendów. To tak, moi drodzy, na tapecie mamy akurat takie radyjko. Jest to ze skody wyciągnięte, bodajże trójki. Stream to jest na procesorze Visteon. Radyjko akurat było przez nas również rozkodowywane, bo trzeba było wyciągnąć z takiego radia kod. Nie jest to takie bardzo oczywiste i proste, akurat w tym przypadku. Kodzik mamy do radyjka. I teraz tak, jak można w prosty sposób wziąć i zasymulować takie radio, że jest w samochodzie. Musimy kupić sobie na Aliexpress takie coś. Jest to taki konwerter, e, symulator linii CAN. Wpinamy sobie go według schematu na radiu, czyli mamy linię high, linię low, CAN, zasilanie plus minus i reszta działa nam już po wyjściach analogowych, czyli radyjko po spięciu plusa, na przykład powiedzmy żółty, który mamy cały czas zasilanie oraz Czerwony, który sobie dołożymy do plusa, on wtedy myśli, że przełączyliśmy stacyjkę i co robi? Włącza nam radio. Nie radio się już nie wyłącza po godzinie, czy coś w tym stylu, tylko możemy takie radyjko bez problemu wziąć i włączyć na stałe. Czyli, na przykład, to radyjko klient sobie kupił na złomie, chciał wyciągnąć z tego kod. Akurat mamy programator do akurat tego procesora, więc kod wyciągnęliśmy. I radyjko ma działać na warsztacie, i on nie chce żadnego innego radia, bo radia źle odbierają. On chce mieć radio tego typu podłączone właśnie na stole w warsztacie pod zasilaczem. Yy, w ogóle dziękuję bardzo klientowi, bo bardzo miły klient. Dzięki niemu yy, z bratem sobie pojechaliśmy na szczelnicę. Poszczelaliśmy z broni ostrej. Za praktycznie bezcen, za cenę amunicji. Dziękuję bardzo klientowi, dlatego też e, nagrywam taki filmik, żeby ktoś w przyszłości wiedział, jak można takie coś zrobić. Akurat ten pan podejrzewam, że nie zrobiłby tego, bo jest starszym panem, e, ale dziękuję bardzo jeszcze raz, bo dzięki temu właśnie sobie już drugi raz w mojej historii e, kanału RMS Pro w ogóle w tej firmy, jadę na szczelnicę z klientem, z moim klientem, który zaproponował, że możemy sobie poszczelać z broni praktycznie za frikasa Za to, że jesteśmy fajni. Mam nadzieję. E, czyli tak, wracając do tego radia. Radejko rozkodowane, mamy podłączone, e, tak jak tutaj według tego schematu e, na środku. Te, te schematy są troszeczkę nie do końca dobrze tutaj nam e, opisane, bo jak sobie potłumaczymy to na przykład zielony jest to teoretycznie linia plus, czyli tak zwana linia high. I według schematu linia high mamy całkowicie na brzegu. Tak? Na brzegu kostki. Kostka jest tutaj dorobiona. Jest zrobiona przejściówka na zwykłe iso i zielony, zielony czyli ten, tak? Podpięty jest do pomarańczowego przewodu, który wchodzi nam drugi. A ten czerwono-czerwono-biały. To jest właśnie niby przewód high. a on jest biały, czyli trzeba zwrócić uwagę, że przy tych chińczykach, bez friendy nasze, my friendy, no niestety opisują te urządzenia często bardzo źle, jakbym to tak powiedział. Więc linia CAN plus to nie jest zielony, tylko to jest biały. Linia plus, czyli to jest linia high, low to jest minus. Tak? Następne co mamy. Pomarańczowy to jest załączenie podświetlenia klawiszy. Ważna rzecz, bo jeśli włączymy sobie takie radyjko, to będzie potem bez podświetlenia. Często podświetlenie w takich samochodach działa w momencie czego włączenia pyk świateł drogowych lub mijania. W tym momencie radio nam się zaczyna podświetlać. Prosta sprawa. Czyli bez tego nie mamy też podświetlenia, bo już tu żadnych wyjść analogowych niestety nie mamy, więc wszystko jest robione praktycznie cyfrowo. Następna rzecz, co my tutaj mamy, eee, a przepraszam, że tak przełączam, ale trudno mi czasami ostro złapać. Następne mamy ACC, czyli czerwony, to jest ACC, właśnie analogowy sygnał, gdzie sobie dajemy plusik do, eee, do samochodu, czyli to jest zrobione tutaj w ten sposób, że czerwony przewód jest złączony z czerwonym przewodem w kostce ISO, i on sobie wychodzi tutaj. Czyli w momencie. Na przykład w samochodzie się mielibyśmy winnym i mamy ACC po kluczyku. Jeśli damy tutaj plus, to w tym momencie radio nam się włączy, tak jakbyśmy przechęcili kluczyk normalnie zapłon w samochodzie. I on myśli, że mamy zapłon włączony i radio nam się włącza bez czasowego wyłącznika, bo często w radiach, na przykład w tym radyku, w Visteonie, czy tam w tych innych chyba blopunktach, czy czym to tam jest, w Skodach, w RNS-ach wszystkich, jest ogranicznik czasowy. Mamy godzinę czy pół godziny i radyjka nam się wyłączają, więc no nie posłuchamy takiego radia zbyt długo, więc takie urządzenie jest zbawieniem dla nas. Symulator Nikan. Podłączamy i radio myśli, że mamy cały czas zapłon, więc Cały czas jest włączone. Co my tam mamy dalej? Eee, dalej mamy żółty. Żółty to jest stałe napięcie plus, czyli mamy to przy kostce oraz czarny, czyli minus. Eee, patrzymy sobie na schemat, jaki mamy w radiu. Tutaj, akurat w tym przypadku tego radyka, mamy tak, tu mamy minus, no to już wiemy, który. Czarny lecimy minusem, tak? Tutaj mamy save. Save to jest właśnie podtrzymanie pamięci. Trzeba to B, czyli stałe zasilanie, połączyć razem z tym, klawiszem, tym pinem save, na przykład w przypadku tego radia. Potem co nas interesuje, te reszty, muty to raczej nas nie interesują. Interesuje nam linia high i low i tak naprawdę to jest tyle. Plus mamy wyjścia na jakieś tam, widzę, zewnętrzna zmieniarka, auksy tutaj są, no i data do, do zmieniarki, tak? czyli tam clock, ten timing, tak? do, do, do komunikacji. No i włącznik, o tutaj jest też włącznik, jakbyśmy chcieli do wzmacniacza. Po włączeniu radia włącza nam się taki REM. E, tak, więc pokażę Wam teraz, jak to wygląda w przypadku e, podłączenia radia do zasilacza. Czyli teraz tak, bierzemy sobie te kosteczki. Minus i niech sobie tam będzie, gdzie jest. Damy tutaj plusika, żebyście widzieli, o co chodzi. I teraz tak, włączamy sobie napięcie. Zasilacz radio nam za. Co zrobiło? Zabuczało, i teraz możemy sobie w takim radiu włączyć go normalnie guzikiem. Oczywiście radio pokaże nam się safe, podświetli nam się, ale ono myśli, że teraz z samochodu nie mamy w ogóle podłączonego i ono tym guzikiem się włączy, bo większość fabrycznych radii da się włączyć guzikiem. A niefabrycznych radiach często się nie da włączyć, bo nie ma napięcia po kluczyku. Radia fabryczne często da się włączyć, ale nie zawsze pamiętajcie, nie zawsze da się włączyć, bo niektóre samochody niestety włączam się tylko wyłącznie po ACC lub na pierwszym, y, pierwszej pozycji, tak jakby do radia, pierwszej pozycji stacyjki. No. Czyli mamy tutaj kodzik. Kodik w tym radyku mamy 0,957. To robimy 0957. To też jakby ktoś nie wiedział, tymi klawiszami po boku mamy 1, 2, 3 i tu czwarty to musimy 7 sobie zrobić. Znowu przeleciałem. 7. I teraz ształeczką dalej akceptujemy. Radyjko działa. Szumi, szumi, tylko że no, niestety nie odbiera, bo antena mam nie I teraz tak. radyjko jest włączone w takim trybie. Ono wyłączy nam się po jakim czasie? Ja sprawdzałem, to radio wyłącza się mniej więcej po godzinie. Więc godzina jest kaput. I teraz, co zrobić, żeby radio się wyłączało, ale po tym ACC? Bo tak samo jest taki, taki motyw, że jeśli teraz mamy takie radejko włączone, ono pobiera sobie 700 mA, tak? 700 mA. Wyłączamy sobie je tutaj guzikiem i ono cały czas pobiera 480 Mini amper, czyli radyjko cały czas jest jakby w takim czuwaniu. Widać, że jeszcze nawet klawisze są lekko podświetlone. A teraz tak, weźmy sobie, zróbmy y, ten patent, czyli radiko wyłączyliśmy, kładamy y, czerwony. Pyk, zaświeciło się. Oczywiście radio się nie włączyło z tego względu, że już je wyłączyłem, tak. Czyli włączmy je tutaj, pyk klawiszem, radiko działa, odstawiam czerwony, tak. I radio się wyłącza. Znowu przykładam czerwonego, czyli mamy ten klawisz ACC. I radio nam się włącza. Ale czego nie mamy? Nie mamy podświetlenia. I teraz kolejną rzeczą jest. Mianowicie musiałem, już rękim braku musiałem to sobie złączyć, czyli mamy złączony plus stały i ACC razem, czyli radio nam się włączyło, radio sobie działa i będzie działać tak wieczność, dopóki mamy zasilanie. I teraz, żeby włączyć podświetlenie, bo jak widzicie, podświetlenia nie ma. Tak. To sobie przykładamy ten pomarańczowy klawisz. Znaczy klawisz, pomarańczowy przewód. Znowu jest on jakiś krótsiejszy. Matko boska, jedną ręką to jest ciężko robić. Pyk, przykładamy. Co nam się robi? Radio nam się świeci, pięknie. Radio nam się świeci. Odpinamy pomarańczowy i radio gaśnie. Więc te wszystkie... Tutaj przewody. Tak naprawdę są y, trzy przewody, czyli mamy pomarańczowy, najczęściej to jest ILL, czyli podświetlenie. Czerwony to jest ACC, żółty, stałe zasilanie. Jeśli do tego zasilania podłączymy czerwony, radio nam się włączy, jakbyśmy mieli zapłon. Później przyłożymy do plusa pomarańczowy, to nam radio się automatycznie podświetli klawisze. Można też to zrobić, jeśli chcemy na stole, yy, używać takiej rady lub w innym samochodzie, a nie mamy jej żeby ono się świeciło cały czas, to teraz w tym przypadku możemy sobie takie, takie coś. Połączyłem sobie pomarańczowy i żółty razem i teraz tak, włączamy sobie ACC, włącza nam się radyko. wyłączamy ACC, wyłącza nam się radyko razem z podświetleniem, tak? Jeszcze raz, podłączymy sobie ACC, tak jakbyśmy włączyli stacyjkę, Włącza się podświetlenie i włącza się radejko, więc można to też zrobić tak, że ILL będzie cały czas włączony, a on bez ACC i tak się nie podświetli. I zobaczcie, ile pobiera. 0,073 Ampera, spadło do 0,004, więc coś tam sobie napięcia podbiera, zawsze jakieś radejko sobie minimalne wartości będzie pobierało, jaką podtrzymanie pamięci, no ale teraz radio się wyłącza, a wcześniej po naciśnięciu guzika radio się nie wyłączy, tylko ono się uśpi. Więc tak to moi drodzy wygląda, jeśli chodzi o podłączenie symulatora CAN do radyka grupy waga. Można na naszych Best friendach, na aukcjach chińskich na a pewnie wiecie o co chodzi, można na takich aukcjach kupić sobie takie symulatory, to kosztuje tam kilka czasami złotych, kilka set, w zależności jaki moduł sobie weźmiemy, zakupimy go od kogo? I dzięki takim modułowym możemy podłączyć sobie radyjko grupy waga w samochodzie, który nie posiada lini bo tak naprawdę większość nowych samochodów nie posiada już fizycznych, jakby to powiedzieć, przewodów od różnych na przykład akcesoriów, funkcji w radiu. Wszystko jest robione po lini No i w tym momencie jeśli nie mamy lini no to mamy tylko dwa przewody plus i minus. I, i, I on nie ma co, co tam zrobić więcej. Na przykład, e, powiedzmy, bardzo często w radykach jest plus, minus, czyli dwa przewody, plus dwa przewody linikan i koniec. Nic więcej nie ma. Wszystko jest robione cyfrowo, po linii CAN. I teraz radyjko, jeśli się włącza i wyłącza po stacyjce, to wyłącza się cyfrowo. Dostaje impuls od sterownika, że przekręciliśmy zapłon, radio się włącza. Włączyliśmy światła, linia CAN wysyła do radia cyfrowy impuls, włącz podświetlenie przyciemni radyjko, na przykład wyświetlacz przyciemni, tak? E, czy tam powiedzmy, pff, nie wiem, bieg wsteczny. Bieg wsteczny też bardzo często jest e, rozwiązany przez linię CAN, czyli włączamy bieg wsteczny, a w grupie waga nie mamy fizycznego pinu, który, na którym pojawia się napięcie w momencie włączenia biegu wstecznego, jak na przykład przy, w przypadku androidów, tylko mamy już znowu impuls cyfrowy. Sterownik wysyła nam z czujnika impuls, że włączyliśmy bieg wsteczny, włącza nam się lampa z tyłu i włącza nam się na przykład kamera cofania w radyjku, więc jest bardzo dużo różnych cyfrowych interfejsów, cyfrowych funkcji, które są rozwiązane właśnie po linii I nie mając takiego symulatora, często radio się nawet może nie włączyć, bo niektóre radyjka mają też tak, że nie włączą się w ogóle bez klawisza i jak nie mamy linikan, to się w ogóle nawet nie włączy, lub będzie się wyłączało po. 15, 20 minutach, po pół godziny, po godzinie, i się radyko wyłączy. Tak było właśnie przy filmiku, którym pokazywałem, jak rozkodowywałem, w sensie był tak, tak zwany save 2 czyli to jest tak zwana kara za błędnie wpisany kod PIN. I wtedy mamy oczekiwanie, godzinę, dwie godziny, trzy godziny i tak dalej, i tak dalej. I właśnie w tamtym przypadku wykorzystywałem taki symulator linii CAN. Więc jeśli ktoś chce sobie takie radyko przełożyć do innego samochodu lub powiedzmy uruchomić na stole i posłuchać sobie takiego radia, no to polecam sobie taką, taki symulator linii CAN zakupić, bo jak już sprawdzałem w wielu radejkach to działa, bo ACC i podświetlenie ILL to tak naprawdę są bardzo podstawowe mm, protokoły CAN, więc podejrzewam, że może nawet działać w innym samochodzie niż grupa Wag w Seatach, wiem, że w Seatach też coś robiłem kiedyś i, i działało, więc w Seatach działa, tylko na przykład podświetlenie, podświetlenie i się nie włączył, ale zapłon się włączył, to co było najważniejsze. Więc dziękuję bardzo za oglądanie, dzisiaj w taki szybki poradniczek, akurat mam urlop, ale na urlopie to właśnie Radyjko jest klienta, którym pojechałem na szczelnicę i sobie trochę poszczelaliśmy z bratem, więc na urlopie ogarniam klientowi radio. W podziękowaniu za to, że nas zabrał na strzelnicę. Dziękujemy bardzo i klientowi, i Wam, kochani widzowie, za subskrybowanie. Zapraszam do subskrypcji, komentowania oraz do oglądania przyszłych filmów. Dziękuję bardzo i za zapraszam na kolejne filmy nasze. Bajo.